Czy w CV powinniśmy dawać datę urodzenia? Moim zdaniem jest to zupełnie niepotrzebna rekruterowi informacja. Dla jednych będziecie za starzy, dla innych za młodzi. Natomiast rekruter, o ile jest w miarę ogarnięty, sam wywnioskuje po tym, kiedy skończyliście szkołę, ile lat doświadczenia macie, ile macie lat. Gdybyście mieli pytania do tego, co dawać w CV, co powinno być tam zamieszczone, a czego lepiej nie wpisywać, to zapraszam na mój kurs, jak przygotować naprawdę skuteczne CV w 20 krokach. Co znajduje się w tym kursie, zapraszam do obejrzenia.